Izba Historii Kanału Elbląskiego. Jesteśmy, proszę Państwa, na Pochylni Buczyniec i tutaj za chwilę będzie slipowany statek. Z dołu płynie czapka. Widzimy, tam się zbliża już do, podpływa do slipu statek z turystami. Płynie z Elbląga do Buczyńca. No kiedyś Karałostuda, Elbląg, no, do Estrudy pływały statki, teraz już ze względów prawdopodobnie zbyt długiej podróży już nie pływają do tego, podchodzi do slipu, wjedzie na wózek i będzie tu po trawie ten statek na wózku, tu po tych szynach szerokich, widać, tu są takie specjalne liny i szyny szerokie, on wpływa na wózek właśnie teraz i będzie slipowany. Tutaj te wszystkie liny i te całe urządzenia, które ciągną te wózki, są napędzane wodą. Są specjalne koła wodne, które tutaj te liny napędzają w ruch. Właśnie tam już się wjechał, zaraz pokażemy te mechanizmy. O, tam są te koła. Z drugiej strony, o tutaj, to jest maszynownia, jest pod spodem po prawej. Te koła tutaj niebieskie. Jeszcze trochę niebieskie, no ale trzeba będzie chyba malować już, bo ta obramówka już nie jest niebieska, trochę rdzewieje. No tam smarowane są dobrze. A tam czekają na slipie już specjaliści odpływania na tym. No jest dzwonek, tutaj dostał sygnał maszynista, operator i za chwilę będzie szedł statek do góry. Specjalne tutaj dzwonki są takie informujące o tym, że i za chwilę już ten statek popłynie. No. Wpływa już na ten wózek. Jak widać, wpływa dokładnie na wózek. O, ten stateczek. No, wózek ma 3,30, a te coś tam, tam parę centymetrów jest różnicy między statkiem a szerokością wózka. Są wpasowane tak, że wpływa sobie i staje na dnie. No i nawet 2 kilometry, bo tutaj akurat jest krótki odcinek, ale i 2 kilometry można po trawie sobie płynąć, znaczy jechać z pasażerami oczywiście. I tak to wygląda, proszę Państwa. O, już następny dzwonek, czyli będzie, znaczy, że jest już zacumowany do wózka i będzie mógł ruszać do góry. Za chwilę ruszy maszyneria, już się widać, koła kręcą. O, maszyneria poszła w ruch. Co kawałek w ziemi jest kółeczko. I tu już statek będzie szedł za chwilę wypłynie z tej wody. I już będzie tylko na wózku ciągnięty do góry, na górkę. Właśnie widać, jak on się w tej chwili przesuwa na tym wózku. A z drugiej strony jest drugi wózek, który ma te skutery wodne na sobie teraz założone. Co tam zacumowały, jak widziałem. I one płyną w drugą stronę, czyli na dół do Elbląga. A tu ten wpływa na Buczyniec. Za chwilę się wyłoni z wody i będzie już tylko po lądzie szedł ten statek. Proszę bardzo, on już nie jest w wodzie, on już jest na wózku. Widać wyraźnie, że już oderwał się od wody. Wózek go wciąga po tej trawie na linię. No to jest frajda dla turystów, bo siedzą sobie tam, no to 4 godziny podróż trwa do tego Elbląga.
No, już jest na lądzie. Z kanału wyszedł i jedzie do góry. A tutaj z drugiej strony, proszę Państwa, płynie, znaczy jedzie następny wózek. Ten wózek z tymi skuterami wodnymi. No, wózki widać są. No to jest zabytek, ponad 100 lat to już ma. Holendrzy budowali te urządzenia. I to jest jedyny, można powiedzieć, taki slip na świecie. No, w Kanadzie był drewniany, nie wiem czy jeszcze działa. Ale u nas działa, jak widać, zabytek. A panowie do Elbląga? Nie, tak tutaj kawałek zawracamy. I tak bez biletu? Bez biletu, cholera. No. Nigdy nie byliśmy na czymś takim, dlatego... Ale my nie mamy konduktora, nie będzie sprawdzał. Nie. To ile to pójdzie? Ile to ma konia? Po 230, do 260. To z jakiej, ile po ludzie, z jaką prędkością? O 10 mają wszystkie blokady. A blokady są? Szybciej nie wolno. To tak. Tak. No jakbyście się 110 rozpędzili, to byście przelecieli przez górkę chyba. Ten to ze złota widzę specjalnie. Ze szczerego złota. No to ponad 100 lat temu Holendrzy budowali. Holendrzy? Tak. No to jest wodzą na... O, tutaj jest po pierwsze tego, znaczy ten, tego gościa. Lina się uniosła teraz do góry, jak widać. Tutaj jest właśnie specjalny kamień Steinke. Więc tutaj budowniczemu kanału elbląskiego królewskie mu radcy budowlanemu Steinke. 50-lecie pracy 15.06.72 dowód trwałego uznania. Wdzięczni rolnicy mu to ufundowali ten kamień. Proszę bardzo. Wdzięczni rolnicy. No bo rolnicy też tutaj mogli płody rolne slipować, bo tu statki do Elbląga pływały. I to się wszystko kręci, proszę Państwa. To ma 100 lat, ponad 100 lat, ale jeszcze się kręci. Jak widać, kółeczka są nasmarowane i jadą. Tało tu nie żałują? Nie, nie. No, za chwilę pokaże się statek. No ale to jest krótki zjazd, bo są dwukilometrowe. Na trawie jadą. Zasłaniaj się. Zasłania mi pan. Dobrze, dobrze. No to slipowanie to jest takie ciekawe, bo tu można sobie popłynąć spokojnie, odpocząć. Nie trzeba wiosłować, prawda, nic. No właśnie jest mijanka, jeden wujek, wózek mija drugi.
Weź kamerę, bo mi ręka boli. Otrzymaj to. No tam zdjęcie, to ci zrobię. Wstawaj na tle. Ale jeszcze by statek było widać i to. No to stań, kurde, na filmie będziesz. Jezus, ja ci zdjęcie kamerą zrobię. Idź, trzymaj to. Kamerą ci zrobię zdjęcie. Idź. Jak będzie statek. Na razie to idź na bok. Na razie. Co będziesz miała zdjęcie? Coś to jeszcze za daleko, żeby zdjęcie robić. Bliżej być. Musi to bliżej być. Stań tutaj, to jak podejdzie, to ja ci zrobię z kamery. Ja ci z tego też zrobię, no sama się nie zrobisz przecież. Idź, nie maruj się. Słyszysz, ustawiłaś na zdjęcie? O Boże. Jeszcze nie. Przełączyło się, przestaw. Przestawiło mi się. No dobra, ja zrobiłem. Nie robi. Może film nastawiłeś. Ale jest kamera, co tu jest? Aparat czy kamera? Aparat nastaw. Czy kamerę masz? Co ty robisz? No. No nie robię tego. No to co ty? To weź mój. Weź mój telefon. Chowaj tamten. Trzymaj, masz mój. Przestań się bawić. Trzymaj to. Weź to wyłącz. Schowaj to do kieszeni na razie, szkoda czasu. Schowaj to. Ja nie będę miała zdjęć. No to w tym będziesz miała. No rób tutaj szybciej. Ja chcę swoje. No ale nie masz, zepsułaś. Ty zepsułeś. Przestań. Wstawiam. Na Facebooka. Tu stawaj. Szybko. Tu stawaj do mnie. Ja ci zrobię zdjęcie. Dawaj tego. Dawaj ten aparat. Chcesz mieć zdjęcie, to stawaj tu. Stawaj. No teraz nowe zdjęcie. No i wszędzie się. Zdjęcie. Czekaj, stań tu, ja ci z aparatu zrobię z mojego. Dobra. Ahoj! Polish Telewizjon Nacional. No, ponton z tyłu jest i flaga biało-czerwona, a na statku jadą Niemcy. I za chwilę będzie wchodził do wody już. Proszę bardzo, się zanurzy do wody i dalej już popłynie sam. Się zanurzy i popłynie. No, wyszedł do wody już teraz, proszę bardzo. I za chwilę będzie pływał z powrotem. Co to czy? Nabędzie pływalność na głębszej wodzie. No i tam się wózek zatrzymuje. I statek zaraz wypłynie. Już silnik załączony. I już wypływa, proszę Państwa, już wypływa. Wózek staje, on płynie. Poszedł. Wypływa z wózka. No i tak wyglądał rejs po trawie, tak? Rejs po trawie statkiem. Po kanale Elbląskim. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na przejażdżki.
żeglugą Ostróda Elbląg, kanał żegluga.com.pl. Dziękuję bardzo. Sławomir Ziembiński, kontradmirał i dowódca morski drużyny strzeleckich. Ahoj!